Cześć, tu Anastazja i Wiktoria z Dziko TV. Dzisiaj mamy zakończenie roku i żeby nie przeciągać, to zaczynamy. Dzień dobry. Witam dzieciaczki w ostatni dzień szkoły. Jak tam się już nastawienia na wakacje? Gotowe? Tak. A co wy tu macie za chwasty? To nie są chwasty, tylko kwiaty. Nie wiem, jakieś chwasty dali, to ja przyniosę, panie profesorze. No nie wiem, dali mi jakieś chwasty, to przyniosę, panie profesorze. No, bardzo ładne te chwasty, bardzo ładne. I z jakiej to okazji? Chcieliśmy podziękować za cały rok. I to wszystko niby dla mnie? Nie. Tak. Ale mamy jeszcze niespodziankę. Niespodziankę jeszcze? Co tam jest ciekawego? To jest niespodzianka. Ma pan zobaczyć w domu. Dobra, chyba wytrzymam. Jakoś dam radę. Jak myślicie? Da pan radę. No tak. To gdzie ta niespodzianka? Już przynoszę. Proszę, to dla pana. To po kolei. Dziękuję. Jeszcze kwiatki. Okulary też dla mnie? Nie. Ja niby oczy mam zamknięte, ale ja was widzę. To dla pana kwiatki. Dziękuję. Kto teraz? Ja. Dobrze, to Anastazja, teraz ty. To na ciebie. Dziękuję. Kto teraz? To ja teraz, panie profesorze! Mam takie piękne fioletowe, jak... Bo ja wiem, że pan lubi kolor fioletowy. No tak, Sebuś, ja lubię fioletowy, ale to bardziej taki dziewczęcy. Ale nie jest zły. A ja mam dla pana to takie różowe, ale jak się panu nie będą podobać, to da pan po prostu żonie. Dobra, dziękuję, Michałku, też są ładne. I co, jakie macie plany na wakacje? Gdzieś jedziecie? Jedziemy. To gdzie jedziesz, Anastazja, na wakacje? Nad morze? Tak. To nie śpij się, musisz głośno. Nad morzem. I co będziesz robiła nad morzem? Będę cię bawiła pijaczkę i będę chodziła do wody. Do wody? Tak. Żeby robiłam... A gdzie na to morze jedziecie? Na piadzie. Ale do jakiego? W Polsce czy za granicę? W Polsce. A do jakiego miasta? Nie pamiętam. Ale tam... Jak przyjedziesz, to opowiesz, gdzie byłaś, tak? Dobra. A po ja cię moje piaski niebieskie? No piękne są, piękne. To Wiki, a ty gdzieś jedziesz na wakacje? Tak. A gdzie? No, ja też jadę na plażę. A do jakiego miasta? W Polsce czy za granicą? Za granicą. A do jakiego państwa wiesz? Nie wiem. Rodzice powiedzieli, że to niespodzianka. A, to też wrócisz, to musisz koniecznie opowiedzieć, dobra? Tak, i przyniosę panu pamiątkę. Dobra, mi piasek wystarczy. Albo kamyczki z plaży. Dobrze, no to muszelki. No, jak będą na tej plaży, to możesz przynieść. Dobrze. A ja, panie profesorze, to ja będę jechał normalnie na Maltę będę. Był pan kiedyś na Malcie? No ja nie byłem jeszcze na Malcie, a co tam będziesz robił? No Malta od tej porze roku to jest taka piękna, słoneczna, kolorowa. Piękne plaże, cieplutkie morze, w ogóle polecam. A co, już Michałku, byłeś na tej plaży, czy nie? No nie, pierwszy raz będę jechał. To skąd wiesz, że tam tak ładnie jest i poleca, że tak ciepło i w ogóle? No bo mama mi filmy puszczała na YouTube i tam wszystko pokazane było. Bardzo ładne, polecam. No i sobie profesor wpisze Malta, plaża albo wycieczka Malta. To zobaczy pan, jakie tam są fajne atrakcje. No dobrze, Michałku, będę musiał to zobaczyć. A ty, Sebuś, gdzieś jedziesz?
No, panie profesorze, ja to pojadę chyba, nawet nie wiem, do Ciechocinka czy gdzieś tam. Mama coś mówiła, że tam BMW wystawa będzie. Ale wie pan, profesor, że ja to tylko siłownia BMW. Chociaż jeszcze nie mam prawa jazdy, ale tata mi powiedział, że kupi, jak będę się dobrze uczył. Sebastianku, ty to ledwo zdajesz do kolejnej klasy, to ty może weź się za naukę, jak ma ci tata kupić BMW. No, ale panie profesorze, przecież zanim ja skończę szkołę i będę mógł mieć prawo jazdy, to ja się nauczę jeszcze do tego czasu, na pewno. No przecież dam radę, nie ma opcji, że nie dam. No to Michał, Sebastianku, jak teraz odpuścisz naukę, to potem nie dasz rady nadrobić materiału. Więc się zastanów, przez wakacje przemyśl i sam daj znać, jaki masz pomysł na przyszły rok, dobra? Okej, panie profesorze, w sumie, no przemyślę to tak, jak pan mówi, dobrze. To co, dzieciaczki, już was chyba nie będę zatrzymywał, czy jeszcze chcecie coś powiedzieć? Może powiedzcie, jak wam minął rok szkolny. Co, kto chętny? Ja. No to opowiadaj, Anastazja. Fajnie było. A co ci się najbardziej podobało w tym roku? Nie podniałam Michałka. A co, ten Michałek taki fajny jest? Anastazja, no weź, nie musisz wszystkiego mówić. Zakochana para, ja cię kiba para. To nie śmiejcie się ze mnie, no. Co ja mam zrobić, że jej się podoba ta Anastazja? To może, Wiktoria, ty to opowiesz, jak ci się podobało w tym roku? Co było najfajniejsze, a co nie fajne? Najfajniejsze było to, że poznałam dużo przyjaciół i kolegów. A nie fajne, no to nie wiem co. A z kim najlepiej ci się bawiło w tym roku? Z Lilą. A, Lila już wyjechała na wakacje, słyszałem. Tak. A wy, chłopaki, coś powiecie? No, panie profesorze, pan wszystko wie. Wie pan, jaki ja byłem, tu wszedłem, a jak się teraz chyba zachowuję, jest poprawa, prawda? No, ja to dopiero wróciłem z chorobowego, wcześniej cię nie znałem, ale z tego, co mówił mi pan profesor, to, że miał z sobą dużo do poprawy, ale teraz widzę, że jest całkiem fajne zachowanie i w ogóle brawo, Michałku. A ty, Sebastianku, coś powiesz? No, panie profesorze, ja to, wie pan, ja to do szkoły chodzę, bo muszę, a BMW i siłownia to tylko mi w głowie teraz. No, to widzę, że Sebastianku, sobie wziąłeś moją poradę, żeby pomyśleć o tej nauce nie za bardzo na poważnie. Nie, no, panie profesorze, no coś tam wezmę się na pewno do nauki. Na pewno, no przecież jak tato obiecał BMW, jak będę dorosły, no to trzeba mieć dobre stopnie, tak? No zdecydowanie, Michałku, zdecydowanie. To co, widzimy się we wrześniu? Tak. Tak. Dobra, to drogie dzieci, życzę wam udanych wakacji, żebyście wypoczęli, nie zapomnieli o nauce, o tym, co się nauczyliście, bo w kolejnej klasie będzie jeszcze więcej nauki, ale już będziecie mogli zaczynać swoje wycieczki szkolne. Jej! Jupi! Heja! Dzięki! Dobra, to do widzenia, dzieciaczki, pa pa! Do widzenia! W tym odcinku to już na tyle. Teraz treści Stoka Byka będą się pojawiać sporadycznie. A teraz zachęcamy, żeby oglądać w sobotę odcinki Co robić w wakacje. A w niedzielę będą jakieś fajne challenge i jakieś odcinki. Wody, shorty z kawałami, gdzie ich jest bardzo dużo, tak samo jak challenge. Zapraszamy do łapki subskrypcji, dzwoneczkiem, pamiętacie, udostępnienia, a róbcie co chcecie. Buziaczki, serduszka.